Teatr Dramatyczny w Białymstoku rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Już 29 września na Rynku Gościuszki w Białymstoku odbędzie się premiera spektaklu Antygona. Antygona, spektakl, który powstał na podstawie prawdziwych historii, ale jednocześnie jest wywiedziony z Sofoklesa, te kompilacje między antycznym tekstem a czasem 1947 roku, czasem prostowania granic, dokonała Dana Łukasińska. To jest spektakl, który powstaje jako zwieńczenie takiego dużego projektu, którym jest Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, organizowany w tym roku przez Narodowe Centrum Kultury. Koordynatorem w Białymstoku jest Białostocki Ośrodek Kultury. Natomiast po raz pierwszy Białystok dołączył do grupy miast wschodu i obok Lublina i Rzeszowa jest teraz jednym z trzech partnerów tego festiwalu. I w ramach tego festiwalu powstaje nasze przedstawienie, które tworzone jest przez Teatr Dramatyczny i Fundację Villa Socrates i również jako prapremiera będzie pokazywane na Rynku w Krękach, bo tego miejsca de facto dotyczy, 6 września o godzinie 20. Bez odbioru. Jak coś wymyślę? Ludzie są doświadczenia, nie mają tam ci w lesie od lat, każdą ścieżkę tu znają. Tyle to każdy wie. Antygona ma wymiar bardzo lokalny. W pewnym sensie oczywiście ona jest połączona z Antygoną Sofoklesa i tak jak się plecie dwie nitki jednego materiału, jedna jest biała, na przykład druga zielona, to my tak pleciemy historię. Zaczyna się na przykład w Krynkach Antygoną z 1947 roku, ale ciąg dalszy wydarzeń przenosimy od razu do Teb starożytnych. Potem znowu wracamy z ciągiem wydarzeń do Antygony w Krynkach i tak dalej, i tak dalej. Także jednocześnie oglądamy jak gdyby dwie Antygony. Jedna się dzieje w starożytnych Tebach, a druga się dzieje w Krynkach, czy w okolicach Krynek w roku 1947. Właściwie 2 lata po zakończeniu wojny, ale jest to dla tego obszaru Polski, jest to jak gdyby cały czas czas działań wojennych. Nieustannie jeszcze w lasach przebywają grupy niepodległościowców, partyzantów, którzy są nazywani bandytami, którzy walczą. Do tego w 1947 na początku były pierwsze wybory sfałszowane przez komunistów. Poza tym ogłoszono amnestię dla tak zwanych bandytów z lasu. A po trzecie była delimitacja granic, czyli przesunięcie granic na linii ze Związkiem Radzieckim. Czasami na korzyść Polski, czasami na korzyść ZSRR i te wszystkie punkty historyczne stają się kanwą, wokół której ja plotę losy tej Teresy Nikor, czyli Antygony z Krynek. Bo karabiny w rękach trzymają, to coś stracą. Ilu? 200. Jak długo dać w czeja? Tydzień. Zaprosiliśmy aktorów nie tylko stąd, grają aktorzy gościnni, Grzegorz Falkowski z Teatru Powszechnego z Warszawy, Marta Ledwoń z Teatru z Lublina. To są aktorzy, którzy również, tak jak Grzegorz, pochodzi z Białegostoku i z Suwałk. Natomiast z nami jest, i to jest jakimś wielkim dla nas, wielkim wyróżnieniem, że jest z nami Aleś Malczanow, aktor Teatru Narodowego Janki Kupały z Białorusi, który jest znany polskiej publiczności z głośnego filmu Żywie Białoruś. Więc jakby to, co rzeczywiście jest największym atutem tego, że o tak trudnej historii opowiadamy razem, zarówno z perspektywy polskiej, jak i białoruskiej i próbujemy ten trudny temat jednak pokazać w dialogu. Łącznie w spektaklu uczestniczy blisko 100 osób. Są to zarówno mieszkańcy Białegostoku, jak i Krynek. Muzykę skomponował Michał Jacaszek. Autorem scenografii jest profesor Leon Tarasewicz. Scenografia jest zrobiona z rusztowań takich, jakie znamy na ulicy przy budowach i w rodzaju piramidy, tronu, szafotu, symbolu jakiegoś takiej władzy. I całość jest jakby znaczona kolorami rozgrywana. To kolory będą na białym płótnie antycznym i na białym płótnie takim chłopskim pokazywać po prostu, kto jest kim. Wstęp na spektakl jest bezpłatny.